Dzisiaj odbywał się kolejny PlayStation State of Play, na czym przedstawiono kilka bardzo interesujących nowości, no więc postanowiłem nagrać z tego krótki odcinek podsumowujący. Nie ma zatem co przedłużać, przejdźmy do samych newsów. Zapraszam! Jeżeli chodzi o takie mniejsze newsy, no to tak na szybkości. Untitled Goose Game, czyli bardzo dobrze oceniana gra z gęsią w roli głównej, nadchodzi na PlayStation. Premiera już za tydzień, czyli 17 grudnia. Dreams to nowa gra od twórców Little Big Planet. Gra była w produkcji od bardzo długiego czasu, ale nareszcie otrzymała swoją datę premiery, która wypadnie 14 lutego 2020. Podczas prezentacji zapowiedziano także nowy dodatek do Kingdom Hearts 3, będzie on się nazywał Remind, no i wyjdzie już 23 stycznia. Zapowiedziano też, że w 2020 na PlayStation trafią także inne gry z peceta, takie jak Spellbreak, czyli Battle Royale z magami w rolach głównych, o czym zrobiłem już inny odcinek, oraz Superliminal, czyli ciekawa gra logiczna polegająca na skalowaniu przedmiotów. No i jeszcze trzy takie najważniejsze rzeczy, o których chciałem powiedzieć nieco więcej. Po pierwsze, przedstawiono pierwszy gameplay z Babylon's Fall. Za grą stoi Platinum Games, czyli bardzo porządna firma, która wcześniej odpowiadała na przykład za Nier Automata. Babylon's Fall będzie bardzo podobnym tytułem, ale jego akcja będzie osadzona w fantastycznym średniowieczu. Więcej informacji o tym tytule mamy usłyszeć latem 2020, no więc zapewne dopiero na E3. Największą nowością z prezentacji bez wątpienia było jednak przedstawienie Resident Evil 3 Remake. Dostaliśmy z tego krótki zwiastun, krótkie urywki gameplayu oraz oczywiście wygląd głównych bohaterów. Gra wyjdzie 3 kwietnia 2020, już teraz możecie składać na to preordery, a dodatkowo dostaniecie wtedy Project Resistance, czyli nadchodzący Resident Evil Multiplayer. No i na koniec jeszcze jedna ciekawa informacja. Ghost of Tsushima, czyli jeden z największych nadchodzących ekskluzywów na PlayStation, już niedługo dostanie bardzo duże newsy, prawdopodobnie z datą premiery na czele. Prezentacja ma pojawić się na The Game Awards 2019, czyli 13 grudnia o 2:30. Ja osobiście zapewne będę siedział wtedy po nocy i to wszystko oglądał, no więc subskrybujcie po więcej informacji. No i w sumie to było na tyle na dzisiejsze szybkie newsy. Jeszcze tak dodam od siebie, Resident Evil 2 Remake, jak dla mnie osobiście, jest najlepszą grą z całego 2019. Zrobiłem nawet listę top 10 gier z całego 2019, no i tam zajął pierwsze miejsce. No więc jeżeli w przyszłym roku wychodzi remake trójki, no to tak, spodziewajcie się kolejnej 100% serii na moim kanale. No i w sumie to było na tyle na dzisiaj. Ja się z wami żegnam, no i do jutra!